Halo, halo, witam was serdecznie, ja jestem Bardoszuk, ale niestety żaden z moich przyjaciół nie chciał kupić tej gry i nie chce do mnie dołączyć póki co. Także moi drodzy, zostawcie dużo łapek i jak zobaczą, że jest dużo łapek, to może któryś z nich dołączy. Dobra, opuść się w nich V. Ja tylko włączę sobie tutaj maszynę i zaraz sobie pogadamy, poczekajcie chwilę. B i leci B. Moi drodzy, o czym chciałem porozmawiać z wami? Ten odcinek będzie nazywał się Farming Simulator 15 Pogadanka. A pogadanką dzisiaj będzie ostatnio taki modny temat w internecie, a jako że ja mogę się wypowiedzieć na ten temat z dwóch stron, ponieważ sam niejako też robię filmy na YouTubie i używam wulgaryzmów. Tak, to będzie temat wulgaryzmów. Dobrze się domyśliłeś, przyjacielu. A z drugiej strony też jestem ojcem 11-letniego syna, który, tak jak i wy pewnie dobrze wiecie, bardzo dużo czasu spędza na YouTubie. Ja na przykład wiem, że YouTube jest czymś ważnym dla mego syna. No właśnie, wulgaryzmy, no to... Jak przecież wy mnie znacie i wiecie, że ja jestem osobą, która używa czasem wulgaryzmów, aczkolwiek czasami jestem w stanie, jeżeli taka jest sytuacja, to jestem w stanie zaprzestać używania, na przykład nie wiem, jak rozmawiam z rodzicami, czy jest jakaś ważna impreza, czy cokolwiek, czy jakieś spotkanie, czy no przecież wiadomo, że jak pójdę o rozmowę na pracę, to nie powiem do niego, siema ziomek, co tam, elo, nie, i co tam, kuj, i tak dalej, no bo wiadomo, jak to się skończy, prawda? Także ja jestem w stanie to opanować, a mój traktor nie bardzo, ale poczekajcie, dobra. Musicie mi również wybaczyć, jeżeli będę plótł jakieś gówna, bo język będzie mi się plątał, ale moi drodzy, czuję się po prostu fatalnie, w głowie mi się kręci, to jest chyba jakiś wirus i idę zaraz spać. Nie mam żadnych filmów dla was, informacje zostawiam na Facebooku, dlatego mój drogi widzu, przyjacielu, warto polubić mój profil na Facebooku, bo tam właśnie będę zostawiał jakieś informacje. Ale że jeden z przyjaciół, który zawsze komentuje, bardzo cię pozdrawiam, mój przyjacielu, ty wiesz o kogo chodzi, moje wpisy na Facebooku, także postanowiłem, że pojeżdżę z traktorem, traktorem może dam radę, bo w CS-a to chyba raczej nie, tym bardziej w Curcworda, a przy okazji pogadamy sobie, ale troszeczkę odbiegamy od tematu, więc wracamy szybciutko. Aj. Teraz to już ja nie wiem sam. Gdzie ja puściłem, a gdzie nie. A co jest na tym polu? Aha, to jest jeszcze te same pole. A tu było jeszcze jedno. O te właśnie. Dobra, sprawdzę sobie te i wracamy do tematu, czyli temat wulgaryzmu. Ja jestem osobą, która używa wulgaryzmu w towarzystwie na przykład. Bardzo często, czasami jak się zdenerwuję, to potrafię też obrazić kogoś w wulgarny sposób. Aczkolwiek większość moich wulgaryzmów to chyba... Nie wiem, co tu jest posiane, a co nie, chyba... Nie wiem. Nieważne, będę siał od nowa. A właśnie, gdzie jest ten nowy silnik? Siewnik. Tutaj. Tutaj. To będę siał wszystko od nowa i tyle. Wracając do tematu, czyli ja używam wulgaryzmów w towarzystwie również, ale na przykład jeżeli ktoś w towarzystwie zwróci mi uwagę i powie, słuchaj, jest taka sprawa, ja nie toleruję na przykład, jak tak do mnie mówisz, to ja mówię, przepraszam cię, spoko, rozumiem i w ten sposób się nie odzywam do innego. Jeżeli chodzi o młodzież, no to nie oszukujmy się, no wiadomo, że YouTube jest czymś ważnym teraz dla młodzieży, tak? W sumie ja mam chyba, ja mam 33 lata, a dla mnie też jest czymś ważnym i powiem wam szczerze, że na przykład często oglądam jakieś informacyjne programy na YouTubie, oczywiście gameplaye i tak dalej. Gdzie to jest? Włącz siewnik B. No może być to. Czyli ja dużo też poświęcam czasu na YouTubie i tak dalej, czy też na telefonie, czy też na komputerze. No i ten język wulgarny jest, oczywiście jest i to nie ma sprzeczności, że go nie ma. Jest. Ale z drugiej strony, jeżeli włączymy sobie jakiś film w telewizji, niekoniecznie, który jest emitowany po 22, czy jakoś tak, to ten wulgarny język też jest. Oczywiście, że jest i ludzie też to przecież młodzież ogląda, jakoś nie ma takich
nie ma wielkich sprzeciwów szkoły. A dlaczego nawiązuje do szkoły? Bo zaraz powiem. Tak, nawiązuje właśnie do sprawy pewnego youtubera, który nagrywał coś, szkole się to nie spodobało i postanowili go usunąć ze szkoły. Ja na miejscu tego youtubera poszedłbym do sądu, bo takie coś jest niedopuszczalne. Ja rozumiem, że szkole może się nie podobać, w jaki sposób on to nagrywa i tak dalej. Rozumiem, jeżeli na przykład wykonywałby to w czasie zajęć szkolnych, czy coś w tym stylu, no to też to rozumiem, ale szkoła nie powinna wnikać do tego, co robi po szkole. Oczywiście szkoła wychowuje dzieci. Jeżeli doszły do nich takie sygnały, to powinni skonsultować się z jego rodzicami i porozmawiać na ten temat i z nim, a nie usuwać go ze szkoły. To jest niedopuszczalne i mam nadzieję, że to zostanie wyjaśnione i ten człowiek zostanie przywrócony z powrotem do szkoły i zostanie oczywiście przeproszony. A jak nie, to po prostu powinien udać się do prawnika, do może, nie wiem, do jakiejś instytucji i ktoś tam na pewno pomoże. Ale wracając do wulgaryzmu. Wulgaryzmy są wszędzie. Jeżeli uznamy, że na przykład zabronimy dzieciom oglądać, czy też zakażemy w ogóle YouTube'a i telewizora, no to oni się spotkają w tym szkole. Podam wam przykład mój, na przykład wpadki mojego syna, który znaczy on w sumie nie zrobił, ale po kolei opowiem wam coś. Otóż mój syn przyszedł do mnie i chciał pożyczyć ode mnie kartę pamięci, bo chciał z kolegami nagrać jakieś triki na hulajnodze. Więc ja pożyczyłem mu tą kartę i on mi ją oddał po jakimś czasie, ale nie wykasował tego, co tam nagrał. A jak ja to obejrzałem, to byłem w szoku. Zaraz wam opowiem, co było. Otóż mój mały to nagrywał, a jego przyjaciel robił sobie triki na hulajnodze, skakał z jednej strony ulicy na drugą i podczas skoku jednego, przypomnę, że oni mają po 11 lat, podczas jednego skoku upadł i nadjechał radiowóz, który ledwo wyhamował przed nim. Policjantka wyszła z radiowozu, coś powiedziała mu, a on, cytuję, słowo na E, brzydkie, polis, wskoczył na tą hulajnogę i zaczął uciekać i wszyscy zaczęli uciekać. No byłem w szoku, byłem naprawdę w szoku. Porozmawiałem z synem, ale on powiedział do mnie, no tato, no ja tak naprawdę nic złego nie zrobiłem, nic nie powiedziałem złego, to oni to zrobili. Ja mówię, wiesz synu, nie podoba mi się te towarzystwo, a on do mnie mówi, ale ja nie muszę robić wcale tak, jak oni robią, ja wcale tak nie robię, bo tak naprawdę żadnych skarg ze szkoły, czy tam od sąsiadów, od kogoś z rodziny, na to, że mój syn jest wulgarny, nie słyszałem. I w sumie to jest cała puenta tego, co chciałem wam powiedzieć. I kolejny dowód, że w życiu nawet 11-letni chłopiec jest w stanie nauczyć czegoś, nawet starszego, tak jak mój syn mnie nauczył, a już zmierzam do celu. I na tym będziemy kończyć ten krótki odcinek, wybaczcie, bo naprawdę źle się czuję. Otóż nieważne, co ogląda człowiek, w jakim towarzystwie jest, ważne, jak go wychowamy, to on taki będzie. Jeżeli go dobrze wychowamy, to on nie będzie się zmieniał poprzez oglądnięcie jakiegoś filmu, bądź jakiegoś gameplaya, czy rozmowy z kolegami. Także tak naprawdę, jak rodzice wychowamy dziecko, tak będzie. A to, czy nasze dzieci oglądają YouTube, gdzie mówią ludzie, używając wulgaryzmów, czy nie, to jest kwestia wasza, czy pozwalacie im na to, czy nie. Ale ja wychodzę z założenia, że ja nie będę zabraniał, mój syn sam sobie wybierze, on po prostu rozumie, że tak nie wolno. Moi drodzy, trzymajcie się ciepło, pozdrawiam was serdecznie, jeżeli wrócę jutro do zdrowia, to zacznę nagrywać Hurt Worda albo coś, nawet już nie mam siły więcej siać. Także trzymajcie się ciepło, pozdrawiam was, hej.